Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj stół zasłany sprzętami, które za chwilę będą znikać w ścianach. Dlatego postanowiłem jeszcze tutaj pokazać to na stole, póki jeszcze to jest ładnie pozwijane i w ogóle gotowe do pracy. Co tutaj mamy? Dzisiaj mamy temat elektryki w ogrodzie zimowym, czyli rozprowadzenia przewodów elektrycznych pod gniazda zasilania i oświetlenie, czyli włączniki, wyłączniki, no i same punkty oświetlenia. Co mam na stole, bo to jest ważne. Albo dobra, zanim pokażę Wam, to jedna rzecz. Dlaczego w ogóle zdecydowałem się nawet nagrywać ten film? Ostatnimi czasy dochodzą mnie słuchy, i to coraz częściej, że jakby to powiedzieć, ściemy nie ma końca. Słuchajcie, kupujecie przewody na Allegro, dobra, na Allegro, nie inaczej, na jakichś tam portalach aukcyjnych, żeby nie było, że hejtuję Allegro. Ale kupujecie w miejscach nie bezpośrednio od producenta i wtedy zaczynają się jazdy, bo słuchajcie, kupujecie na przykład przewody 3 razy półtorej. Nieważne, czy linka, czy drut, ale macie określoną grubość, ilość żył. No i kupujecie, sprawdzacie, dobra, jest 5 żył, no to jest 5 żył. Ale nagle się okazuje, że te 5 żył wcale nie ma 1,5 kwadrat, tylko ma na przykład 0,7 kwadrat. Wy ładujecie te przewody do ściany, puszczacie obciążenie, i nagle zaczynają się schody, bo przewody po prostu nie wytrzymują takiego obciążenia i zaczyna Wam się palić instalacja w środku ściany. Jeszcze nie ma problemu, jak robicie jakiś przedłużacz, nie? Rzucacie sobie na podłogę, nie daj Boże, używacie przedłużacz w ten sposób, nie? I robi Wam się grzejnik, nie? Cewka. Ale ostrzegam, po prostu ostrzegam, żeby zwracać na to uwagę, że to, co jest nawet napisane na izolacji, nie zgadza się bardzo często z tym, co jest faktycznie w środku. Czyli tutaj grubość żyły to jedna rzecz, grubość wiązki, ale jest jeszcze druga rzecz, z którą też się spotkałem. To znaczy, kupujecie przewody miedziane, a one są miedziowane. Nie jest aluminium w środku. I tylko osłona jest jakby powleczona tą miedzią, że nawet jak weźmiecie jakiś nożyk i przetniecie, zobaczycie, o, miedziany kolor. To słuchajcie, miedź jest tylko na zewnątrz, a w środku jest aluminium. Jeśli chodzi o sam rodzaj przewodu, po pierwsze, jak widzicie, jest to żyłka miedziana, niepowlekana. Tutaj mam 5 razy 1,5 kwadrat. Ale tutaj mam również drugą wersję, 3 razy 2,5 kwadrat. To będę używał do rozprowadzenia zasilania do gniazd, a ten pięciożyłowy będzie do oświetlenia. Pamiętajcie tylko tutaj z narzędziami, no czym lepsze, tym bezpieczniej będzie to dla samych żył. Ale też się nie namęczycie przy ściąganiu izolacji. Widzicie, że jest to linka. Będzie to dużo prościej dla mnie z układaniem tego już w peszlach, w samej konstrukcji. Ale też zobaczcie, jak ten przewód jest giętki, więc nie będzie też dla mnie problemu tutaj z układaniem tego po prostu w szafce albo w puszkach. Kolejną rzeczą to są tutaj izolacje, czyli mamy tutaj izolacje zewnętrzne PVC i izolacje tutaj wewnętrzne już na samych żyłach, również PVC. Ale żeby zrobić to jak należy, jeszcze te przewody, wprowadzając do ścian, będą poprowadzone w peszlu, czyli w wężu osłonowym. Tutaj mam 16 mm Helu Kont PA 6S i
wtedy będzie to zrobione no, tak jak należy, ale po prostu chodzi o bezpieczeństwo. W konstrukcji drewnianej wprowadzamy w głąb ściany przewody i trzeba zadbać, żeby było po prostu bezpiecznie. Można oczywiście do tego peszla, do tego węża osłonowego zastosować różne dławiki. Ja tutaj chyba raczej nie będę tego potrzebował. Będziemy to ciągnąć, będziemy wiercić otwory w belkach, wprowadzać peszel. W środek będą prowadzone przewody. Koniec gadania, zabieramy się do pracy. No i tutaj nasz pierwszy pacjent, belka 12x12, 16 wiertło przedłużane. To jest fisz przedłużany, no i wiertarka porządna, bo trzeba tutaj troszeczkę mocy. I teraz tak, te pola, które tutaj widzicie, czekajcie, odsunę się, one są prostokątne. Będzie tam oczywiście izolacja włożona i teraz zależy mi na tym, żeby peszel, który będzie wchodził do tego miejsca, nie za bardzo burzył ten prostokąt, który będę tam wkładał właśnie z jakiejś pianki albo z wełny. Więc zobaczcie, jak zacznę tym wiercić, nieważne czy na dole, czy u góry, no to wiertarka ma swoją wielkość. No, czyli będzie tam ewidentnie, powiedzmy, 5 cm nad tą belką poziomą. Więc wymyśliłem, że skoro mam takie długie wiertła, mogę iść pod kątem i wtedy będę szedł bezpośrednio tutaj pod tą belką górną. I tak też będę robił. Więc lekki kąt, żeby się później zmieścić z wiertarką. No i tutaj zobaczcie, tą jedną ręką myślę, że sobie poradzę. Wiercimy. Wióry się osadzają. Cyk. Jestem z drugiej strony. Tuż pod górą. I elegancko, nie? Więc to jest pierwsza rzecz. Prostsza. No ale jeszcze mam takie belki łączone. I tutaj myślę, że nie będę raczej próbował z tym wiertłem 16, no bo musiałbym trafić perfekcyjnie, idealnie w środek, więc Jarek ma wszystko pod ręką. Otwiera się. Więc tutaj zrobimy to raczej 18 albo nawet 20, żeby trafić tym jednym miejscem w drugie i wtedy na tym narożniku również peszlem będę mógł przejść. Zabieram się do roboty. Już jestem z wami. Jeszcze jeden przewód dodatkowy. Słuchajcie, to był chyba najtrudniejszy słup, czyli właśnie tak jak mówiłem tutaj w tych narożnikach, gdzie wiercimy w dwóch słupach pod kątem tutaj, nie wiem, około 45 stopni i te otwory muszą się jakoś spotkać. Wtedy musimy również ten peszel przeprowadzić wraz z przewodem i trzeba się troszeczkę czasami namęczyć. Cała reszta w tych prostych słupach to jest akcja błyskawiczna, widzieliście. Kolejną rzeczą jeszcze jest to, że wkładając taki krótki odcinek, tutaj mamy jakiś metr, to jest łatwa sprawa, ale kiedy mamy do przeprowadzenia na przykład 5 metrów czy 10 metrów, no to wprowadzanie tego przewodu do peszla nie jest prostą sprawą. I wtedy na pewno przychodzą do pomocy te takie przepychacze do właśnie do przewodów czy do rur, kiedy możemy wprowadzić cienki pręt z włókna szklanego i zastanawiałem się, czy nawet takiego czegoś nie ściągnąć, bo no, kolejne jakieś tematy będą i by się to przydało. A więc my sobie tutaj poradziliśmy w taki sposób, że po prostu ten peszel rozcięliśmy na pół i nasunęliśmy z dwóch stron, bo inaczej się już po prostu nie dało. Easy cheesy, jak to się mówi. Temat zakończony, przewody rozprowadzone. One są tutaj, nawet nie będę pokazywał, bo to jest, słuchajcie, przy zszywkami przystrzelone są taśmy do spinania
takie poliestrowe bodajże taśmy. Przystrzelone to jest wszystko i tyle. Jedno wejście będzie do pomieszczenia i będzie kilka esek, kilka bezpieczników, czyli na przykład na oświetlenie jeden bezpiecznik, na to zasilanie będzie drugi bezpiecznik, troszeczkę mocniejszy, na zasilanie na zewnątrz, bo również będzie gniazdo wyprowadzone, będzie jeszcze jeden bezpiecznik i może zrobię bezpiecznik jeszcze wyłącznie na przykład do ogrzewania podłogowego, tam będzie też pompka, ale to zobaczycie, może Wam pokażę później tą skrzyneczkę, jak zrobiłem. Na razie wszystko w temacie elektryki. Zabieramy się za te miejsca, wkładamy tutaj wełnę, membrana z zewnątrz, później folia, opóźniacz pary z wewnątrz i tyle. Na razie, cześć.